teorie spiskowe nie są niczym nowym, ale w ciągu ostatniej dekady mogły one rozprzestrzeniać się błyskawicznie dzięki mediom społecznościowym, które z łatwością wzmacniają i rozpowszechniają dezinformacje. W dzisiejszym odcinku wspólnie zbadamy jedną nadzwyczajną teorię, którą zapoczątkowała, uwaga, kamizelka ratunkowa. Jednak zanim do tego przejdziemy i spróbujemy wspólnie rozwiązać tę zagadkę, upewnij się, że masz włączone powiadomienia, by nie przegapić nowych odcinków na naszym kanale. A teraz rozsiądź się wygodnie i zapraszam do oglądania. Rzekomo na przedmieściach w pobliżu Sołnieczno-Gorsku w Rosji w 2003 roku miało miejsce tajemnicze wydarzenie. Odkryto kamizelkę ratunkową w jeziorze. Szokujące było to, że kamizelka miała napis identyfikacyjny potwierdzający, że własność ta należała do marynarza zniszczyciela Cole, który został zbombardowany w październiku 2000 roku w porcie Aden w Jemenie, gdzie 17 marynarzy US Navy zginęło, a 37 zostało rannych. Ale jak kamizelka ratunkowa z Oceanu Indyjskiego znalazła się w jeziorze na obszarach centralnej Rosji? Jak w ciągu 3 lat przewędrowała 4000 km w linii prostej? Jaka była jej trasa? W rezultacie niektórzy doszli do wniosku, że istnieją nieznane podziemne ścieżki i tunele łączące podziemne części kontynentów Ziemi. Ale kto niby stworzył te tunele, kiedy i dlaczego? Niejednokrotnie osoby z różnych kontynentów zauważały, że oprócz tuneli metra, bunkrów, kopalni istnieją podziemne jamy. Niektórzy sądzą, że zostały stworzone przez cywilizacje, które poprzedzały współczesnych ludzi. Identyfikacja starożytnych tuneli jest trudnym zadaniem, które wymaga rozległej wiedzy na temat podziemnych technik pracy, a także mechanizmów transformacji skorupy ziemskiej i podziemnej przestrzeni w całej historii naszej planety. Wiele z tych starożytnych struktur wyróżnia się doskonałością i niesamowitą dokładnością w obrabianiu ścian wnęk oraz orientacji. Są również godne uwagi ze względu na ich ogromne rozmiary i starożytność poza ludzkim zrozumieniem. Oto kilka starożytnych tuneli, które odkryto. Marmurowa jaskinia położona w paśmie górskim Chatyr Dagh na wysokości 900 metrów nad poziomem morza jest dobrze znana na Krymie. Wchodząc do jaskini, zwiedzających wita masywna sala o długości 20 metrów, która obecnie jest w połowie wypełniona kamiennymi blokami, które zawaliły się z powodu licznych trzęsień ziemi. Mało kto zwraca uwagę na fakt, że początkowo był to tunel o idealnie płaskich ścianach, wchodzący w głąb pasma górskiego ze spadkiem w stronę morza. Mury są dobrze zachowane i nie noszą śladów erozji. Czyli przed nami fragment tunelu prowadzący donikąd i rozpoczynający się na wysokości około kilometra od poziomu Morza Czarnego. Biorąc pod uwagę, że basen Morza Czarnego powstał na granicy eocenu i oligocenu, czyli około 30 milionów lat temu, w wyniku upadku dużej asteroidy, która odcięła i zniszczyła główny grzbiet gór krymskich, całkiem zasadne wydaje się założenie, że ta marmurowa jaskinia to fragment starożytnego tunelu, którego główna część znajdowała się w masywie górskim zniszczonym przez asteroidę. Również w regionie Wołgograd znajduje się osławiony grzbiet Medwedyckaja, pod którym odkryto i zmapowano rozległą sieć tuneli. Na głębokości około 8 do 20 metrów znajdują się tunele o średnicy od 7 do 20 metrów nieznanego pochodzenia. Na samym początku wojny wejścia do tuneli zostały wysadzone w powietrze. Lokalny folklor jest bogaty w historię o tych tunelach. Mówią, że istnieją tam bazy UFO, podziemne miasto rabusiów, którzy ukrywają skradzione skarby lub ślady przedpotopowej rasy człowieka-węża. Co ciekawe, to miejsce przyciąga ogromną ilość błyskawic.
Naukowcy policzyli około 350 drzew częściowo lub całkowicie spalonych. W rzeczywistości speleolog Paweł Miroszniczenko, grotołaz i badacz sztucznych struktur, napisał o istnieniu systemu globalnych tuneli w Rosji w swojej książce The Legend of LSP. Linie globalnych tuneli, które narysował na mapie byłego ZSRR, biegły od Krymu przez Kaukaz do znanego grzbietu Medwedickaja. W każdym z tych miejsc grupy ufologów, grotołazów, badaczy nieznanego odkrywały fragmenty tuneli lub tajemnicze studnie bez dna. Ale to nie wszystko o tajemniczych tunelach pod ziemią. Wiadomo, że we wczesnych latach powojennych, dzięki niewolniczej pracy milionów ludzi, wymyślano różne projekty, nie licząc się ani z ich przydatnością, ani z możliwością realizacji. Między innymi wymyślono budowę tunelu pod Cieśniną Tatarską, który miał połączyć Sachalin z kontynentalną Rosją, którego prace rzekomo wstrzymano. Niektórzy donosili, że budowniczowie nie tyle budowali, co odbudowywali już istniejący tunel położony w starożytności. Niezwykłe tunele odkryto między innymi w Bawarii, tam o długości 700 metrów i w Styrii, liczące 350 metrów. W całej Europie są ich tysiące. Naukowcy przypuszczają, że powodem, dla którego tak wiele tuneli przetrwało do dziś, jest to, że niegdyś tworzyły gigantyczną sieć przejść podziemnych, rozciągającą się od Szkocji po Morze Śródziemne. Niektórzy uważają, że powstałe w okresie neolitu tunele miały stanowić ochronę przed drapieżnikami. Inni twierdzą, że spełniały one rolę dzisiejszych autostrad, gwarantując ludziom bezpieczną podróż niezależnie od prowadzonych na powierzchni walk i wojen, a nawet od warunków pogodowych. Kontynent amerykański jest również bogaty w doniesienia o istnieniu starożytnych tuneli. Jedną z bardziej barwnych miejskich legend Los Angeles jest legenda o zaawansowanej rasie ludzi, którzy około 5000 lat temu stworzyli tutaj podziemne miasto. Ta superrasa, rzekomo spokrewniona z Majami, uciekła przed katastrofalnym deszczem meteorytów i stworzyła kilka społeczności wzdłuż wybrzeża Pacyfiku. Byli tak zaawansowani intelektualnie i technologicznie, że użyli tajemniczych chemikaliów do wykopania sieci około 285 tuneli w pełni wyposażonych w ogromne komory. Geofizyk i inżynier górnictwa George Warren Shafflett na początku XX wieku rzekomo wynalazł coś, co nazwał radiowym promieniowaniem rentgenowskim. Była to maszyna, która, jak twierdził, może wykrywać podziemne tunele. Shafflett zaklinał się, że odkrył dokładne lokalizacje tuneli, w których przechowywano złoto. Wszystko to za pomocą jego urządzenia rentgenowskiego. Jednak zaskakująco, z czasem kopanie ustało, a teoria przeszła w niepamięć. W Ameryce Południowej również nie brakuje podziemnych tuneli. Jesienią 2003 roku potężna ulewa przetoczyła się przez ruiny Teotihuacan, usianej piramidami metropolii sprzed Azteków. Wykopaliska zalane wodą, a teren centralnego dziedzińca wyginał się i pękał. Pewnego ranka Sergio Gomez, archeolog z Meksykańskiego Narodowego Instytutu Antropologii i Historii, przybył do pracy i znalazł szeroki lej krasowy, który otworzył się u podnóża dużej piramidy, znanej jako Świątynia Węża w Teotihuacan. Zawiązał więc linę wokół talii i wraz z kilkoma kolegami, którzy trzymali się jej drugiego końca, zszedł w dół. Gomez zatrzymał się w środku czegoś, co wyglądało na sztuczny tunel. Dziura, która pojawiła się podczas burz w 2003 roku, nie była faktycznym wejściem. To właściwe leżało kilka kilometrów dalej i najwyraźniej zostało celowo zapieczętowane dużymi głazami prawie 2000 lat temu. Cokolwiek było w tym tunelu, pomyślał Gomez, miało pozostać w ukryciu na zawsze.
Teotihuacan od dawna jest największą tajemnicą Mezoameryki, miejscem kolosalnej i wpływowej kultury, o której frustrująco niewiele wiadomo. Teotihuacan tłumaczy się jako miejsce, w którym ludzie stają się bogami w języku Azteków, którzy prawdopodobnie znaleźli ruiny opuszczonego miasta gdzieś w XIII wieku. Wieki po jego opuszczeniu i doszli wtedy do wniosku, że potężna Ur-kultura musiała kiedyś mieszkać w jego ogromnych świątyniach. Teraz, znając chociaż te kilka historii o sieci tuneli na całym świecie, wyobraź sobie, jak kamizelka mogła znaleźć się tam, gdzie została znaleziona. Czy wskazuje to na istnienie podziemnej sieci tuneli wypełnionych wodą, która płynie bez zakłóceń? Te podziemne tunele mogłyby służyć jako schronienie w przypadku katastrofalnego zagrożenia dla naszej planety, gdzie ludzie mogliby bezpiecznie przejść na emeryturę i żyć, dopóki nie będzie można bezpiecznie wyjść na powierzchnię. Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ wiemy, że na Ziemi zdarzają się globalne katastrofy. Ostatnia miała miejsce zaledwie 30 milionów lat temu na granicy Eocenu w wyniku asteroid. Być może starożytne cywilizacje, wiedząc o takich katastrofach i chcąc uniknąć ich następstw, zbudowały sieć tuneli i podziemnych struktur na całej Ziemi i ukrywały się w nich, aby ich działania nie były zależne od tego, co działo się na powierzchni. A ty co o tym wszystkim sądzisz? Czy to może być prawda? Daj znać w komentarzach poniżej, a ja tym samym dziękuję za oglądanie. Pamiętaj, aby nacisnąć przycisk subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!